Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie film z recenzją i testem podkładu. Wiem, że te filmy bardzo lubicie, a ja obiecałam robić ich w tym roku zdecydowanie więcej. Dlatego dziś na tapetę biorę podkład, który nazywa się True Portrait i jest to podkład marki Kat Von D. Kat Von D, nie wiem czy wiecie, ale zostało jakiś czas temu przejęte przez inną, większą markę, więc niestety Kat sama nie pracuje już nad tymi produktami. Taka ciekawostka. Dziś chciałabym zrecenzować i przetestować na Waszych oczach podkład o nazwie True Portrait, czyli podkład, który ma stworzyć idealny portret, który będzie odzwierciedleniem naszej naturalnej cery. Czy to prawda, będziecie mogli później sami ocenić. Od razu niestety też uprzedzę, że ja odcień, który mam, który nazywa się Light 015, kupowałam w zimę. Wtedy byłam zdecydowanie jaśniejsza, więc od razu uprzedzę, że on będzie na mnie dzisiaj również znacznie jaśniejszy, ale mam nadzieję, że postaracie się po prostu przymknąć na to oko i skupić się po prostu bardziej na samej formule, niż na tym, czy ten kolor pasuje do mojego kolorytu cery, bo zdecydowanie nie będzie pasować, to Wam mogę powiedzieć od razu. Jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne, mamy tutaj 30 ml standardowe za 155 zł do kupienia w Sephorze, występuje w 40 odcieniach, więc spoko. I w ogóle produkty Kat Von D zazwyczaj występują w bardzo wielu różnych odcieniach, więc to jest fajne, że myślą właśnie o różnych typach cer, a nie tylko o tych najjaśniejszych. Buteleczka no jest bardzo, bardzo ładna, smukła, fajna, wszędzie się mieści, ma bardzo ładne, takie charakterystyczne dla Kat Von D gotyckie ornamenty i to jest tak zwana squeeze tube, czyli buteleczka do wyciskania. Tutaj mamy część plastikową, twardą i po środku jest część taka plastikowa, miękka, którą po naciśnięciu aplikujemy podkład na skórę czy też na dłoń. Co jeszcze ciekawe, to jest buteleczka, w środku której znajdują się takie kulki, ponieważ jest to podkład, który ma bardzo specyficzną formułę. Według producenta jest to po prostu formuła, która jest bardzo lekka, idealna na co dzień. Krycie jest takie od lekkiego do średniego. To, co jest bardzo ważne, to to, żeby przed użyciem ten podkład bardzo porządnie wstrząsnąć. I mówiąc porządnie, mam na myśli naprawdę porządnie, ponieważ jeżeli nie, to po wyciśnięciu tego produktu na dłoń, zamiast wylecieć jednolita formuła, wyleci Wam po prostu taka woda, tłusta taka woda. Więc to jest bardzo istotne, żeby ten podkład po prostu właśnie faktycznie bardzo mocno przed aplikacją wymieszać. Mamy godzinę 13:48 i teraz będę aplikować ten produkt. Jeżeli chodzi o to, co nakładamy pod, to no właśnie różne są opinie, szczerze mówiąc, na ten temat, ponieważ jedni twierdzą, że faktycznie ten podkład lepiej wygląda na primerze, na bazie, zaś producent sam nie zaleca nakładania primeru, zaleca co najwyżej dokładne nawilżenie cery przed aplikacją, ponieważ jest to podkład dedykowany do cer normalnych i tłustych, a niekoniecznie do suchych. Moja cera jest, powiedziałabym, taka mieszana, ale bardziej normalna. Wręcz jeżeli chodzi o boki twarzy, to powiedziałam, że momentami często się przesuszają. Dlatego to, co ja zrobię, to rozpocznę od dodatkowego nawilżenia mojej cery. Od kilku dni testuję Mineral 89 z Vichy. I to jest taki booster, to jest po prostu taki żel, a właściwie produkt o żelowej konsystencji, który nakładam trochę jak serum, ale w związku z tym, że już dzisiaj nakładałam pełną pielęgnację, to teraz dodam tylko właśnie taką cieniutką warstwę tego boosteru na twarz. On mi się bardzo fajnie szybko wchłania i jest też taki delikatnie lepiący, więc pod innymi podkładami sprawdza się bardzo dobrze, a czy sprawdzi się pod True Portrait, no to zaraz zobaczymy. Aplikacja podkładu. Co ciekawe, producent zaleca nakładanie go albo palcami, albo zbitym pędzlem, a jednocześnie odradza używania gąbek z tym podkładem. To jest, myślę, naprawdę unikatowe podejście, ponieważ nie znam wielu producentów podkładów, którzy odradzają używanie gąbek. Zwykle dzięki gąbkom podkłady wyglądają dużo, dużo lepiej. No ale tutaj zalecają właśnie albo palce, albo pędzel. W moim przypadku palce, no nie ma takiej opcji, żebym nakładała palcami, ponieważ wiem, że będzie to wyglądać bardzo źle i nie zadziała to na korzyść tego podkładu, więc sięgnę po prostu po pędzel i będzie to Zoeva 102 Silk Finish. Mam już bardzo solidnie wymieszany podkład, więc nałożę go po prostu teraz na dłoń. To jest taka formuła, która jest dość lejąca, ale nie jest tak lejąca jak na przykład Eveline HD. To nie jest ten stopień jakby właśnie aż wodnistości produktu, czego można by się spodziewać po opisie tego produktu, że on jest właśnie lekki i tak dalej, ale nie, to nie jest aż tak lekki podkład. Przybliżę odrobinkę, no i nawet na dłoni widać, że ten kolor będzie dla mnie zdecydowanie za jasny, ale tak jak mówiłam, postarajcie się nie zwracać na to uwagi i skupić się po prostu na formule.
I w sumie dzięki temu, że jestem opalona, a ten podkład jest jasny, przynajmniej widać bardzo dobrze, że on ma naprawdę całkiem niezłe krycie. Zaczynam tak trochę niestandardowo od policzka zamiast od nosa, ale nie szkodzi. O, jak sobie pomyślę o tym, że w zimę byłam taka jasna, to dopiero teraz widzę, jaka teraz jestem opalona. Jeżeli chodzi o przyjemność aplikacji, to przyjemność aplikacji jest dość duża. Tylko że w przypadku tego typu pędzla, no ja smugi na skórze widzę. To może być też oczywiście spowodowane tym, że mam ciemną skórę pod spodem, a podkład jest jasny. Ale może być spowodowane po prostu formułą. To na co też trzeba uważać, zrobię też szyję, żeby nie wyglądało dziwnie, to, że to jest podkład, który zastyga. On nie zastyga jakoś bardzo szybko, to nie jest na przykład MAC, jakiś tam, nie wiem, Studio Fix czy WR, ale i tak to zastyganie, to odparowywanie tej wody jest wyczuwalne. Nie jest to zdecydowanie produkt, który jest plastyczny przez to, więc raczej trzeba z nim dość sprawnie pracować. Jeżeli lubicie takie plastyczne podkłady, na których możecie później na przykład wykonać konturowanie na mokro, no to nie jest to ten typ podkładu. Zresztą wystarczy spojrzeć na moją dłoń. Tutaj zauważcie, że ten podkład już zaczyna być zupełnie matowy. Tylko brzegi tej plamy naokoło, gdzie tego produktu jest więcej i ta woda nie zdążyła jeszcze całkowicie odparować, się błyszczą, a cała reszta tej plamy już jest zupełnie matowa. Na krycie, myślę, nie można narzekać. Jeżeli to ma być taki właśnie podkład dedykowany na co dzień, to moim zdaniem krycie na co dzień jest spoko. Jeżeli chodzi o ten kolor Light 015, no to jest bardzo fajny, taki neutralny, bananowy odcień i on faktycznie w zimę sprawdza się u mnie perfekt. Jeżeli chodzi o odcień sam. Jezu, teraz dopiero widzę, jaka byłam opalona, jak go nałożyłam. Myślałam, że nie jestem aż tak opalona, ale to też pokazuje, jaka byłam jasna w zimę. No i tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o to, jak ten podkład wygląda w miejscach, gdzie nie mam rozszerzonych porów, gdzie nie mam jakichś skórek, to tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o taką świeżą aplikację. Jak na razie, powiedzmy, tutaj na policzku wygląda to nawet spoko. Jeżeli chodzi o przykrycie wszelkich niedoskonałości, no to z takimi mniejszymi niedoskonałościami również sobie poradził. Jednak w miejscach, gdzie wystarczy, że mam jakieś skórki, że wystarczy, że mam jakieś pory pootwierane, czy cokolwiek tak naprawdę jakieś niedoskonałości, to on już na tym etapie wygląda bardzo, bardzo źle. Testowałam go na różnych i bazach, primerach, kremach, bez baz, z bazami. On niestety wygląda tak po aplikacji za każdym razem. Przyjrzyjcie się tutaj na mój nos, jak to brzydko wygląda. A producent zapewnia, że to nie jest podkład, który będzie się ciastkował, który będzie się kawalił i zbierał w porach. Wręcz na stronie jest wyraźnie napisane, że nie podkreśla porów. Także jeżeli ten podkład nie podkreśla porów, to nie wiem, który podkreśla, bo słuchajcie, no on podkreśla bardzo mocno pory, podkreśla bardzo mocno meszek na twarzy. Pamiętam, że jak kiedyś go położyłam tak bliżej pod oczami, no to podkreślił też zmarszczki mimiczne, no wyglądało to naprawdę źle. A moja cera jest normalna, w strefie T wręcz przetłuszczająca się, więc teoretycznie jest to dokładnie taka cera, do jakiej ten podkład jest stworzony. No dobrze, mamy teraz 14:30 na zegarze, ja zmykam i za kilka godzin się Wam zamelduję, pokażę Wam, jak on sobie radzi z upływem czasu. Minęło 6 godzin i miałam robić test całodniowy, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że tu się nic więcej już na tej twarzy specjalnego nie wydarzy, poza tym, że będę się jeszcze troszeczkę ważyć i w tych newralgicznych miejscach ten podkład po prostu będzie jeszcze bardziej ściastkowany. Po tym czasie tym bardziej da się już zobaczyć tak naprawdę, jak ten podkład zachowuje się na twarzy i myślę, że nie będziecie szczególnie zdziwieni, jeżeli powiem Wam, że no wygląda to źle. Wygląda to po prostu źle. Twarz, jak widzicie, się cała błyszczy, ale powiem szczerze, że jeszcze jestem w stanie to wybaczyć, ponieważ producent mówi wprost, że to jest podkład na co dzień, więc gdyby obiecywał 24-godzinny mat, tak jak niektórzy mają w zwyczaju, to jeszcze, że tak powiem, może bym się bardziej tutaj wykłócała, ale no jest to podkład faktycznie na co dzień, więc mi to za szczególnie nie przeszkadza. I jak się pewnie spodziewacie, niestety wszystkie te miejsca, które na zbliżeniach wyglądały źle, czyli właściwie można powiedzieć większość twarzy, nadal wyglądają źle,
Ale i tak moim zdaniem jest całkiem nieźle. Myślałam, że będzie dużo gorzej i myślę, że jest to zasługa tego, że po prostu moja twarz przez te ileś godzin wyprodukowała troszeczkę sebum i to sebum po zmieszaniu z tą pudrową formułą sprawiło, że ta twarz nie wygląda już tak sucho i paradoksalnie w niektórych miejscach, w szczególności tutaj na policzkach i trochę na czole, ten podkład nie wygląda już aż tak źle, ale szczerze mówiąc myślę, że jest to też troszeczkę tego zasługa, że on się po prostu bardzo mocno starł i go zwyczajnie na mojej twarzy w zbyt dużych ilościach teraz nie ma, dlatego może ta twarz nie wygląda już tak źle. Minęło jakieś 6 godzin, to nie jest naprawdę taki czas, po którym moja twarz powinna tak wyglądać. Zwykle przy innych podkładach moja twarz wygląda tak po dużo dłuższym czasie. Bardzo chciałabym mieć inną opinię o tym podkładzie. Liczyłam, że gdy sobie go przypomnę po tych paru miesiącach, ponieważ przez te parę miesięcy bardzo rzadko go używałam, że jednak się do niego przekonam, jednak teraz widzę, że no nie lubię się z nim jeszcze bardziej niż ostatnim razem, ponieważ w zimie mam wrażenie, że on mi się jakoś bardziej sprawdzał, jakoś tak aż negatywnie go nie zapamiętałam jak teraz, gdy na niego patrzę w zbliżeniu. A wydaje mi się, że w zimie miałam w ogóle gorszą cerę, ona była jeszcze bardziej sucha, co zresztą właściwie jest dość logiczne. Tym samym dołączam do grona osób, które tego podkładu niestety polecić nie mogą. Mam wrażenie, że to jest jeden wielki eksperyment, że ktoś wlał po prostu do jednej buteleczki, ładnej co prawda, to trzeba przyznać, że butelka jest ładna, wlał wodę, olej i trochę czystego pigmentu, wymieszał to wszystko i teraz sprzedaje za 155 zł za 30 ml, ponieważ no tak ten podkład się mniej więcej zachowuje. Ogólna ocena to jakieś 3/10, ponieważ no, jest ładne opakowanie, tutaj za to jeden plus jestem w stanie dać. Drugi plus jest za to, że mamy te kuleczki w środku, ponieważ uważam, że to powinno być we wszystkich podkładach. Dzięki temu dużo łatwiej jest tą formułę zmieszać. I trzeci plusik, no to jest za to, że mam tutaj aż 40 odcieni, no i formuła jest wegańska, co też jest bardzo, bardzo spoko, ale to jest niestety za mało, żebym mogła Wam polecić podkład do zakupu. 155 zł za ten podkład to jakieś 150 za dużo, 5 zł za tą butelkę jestem w stanie dać i to jest, słuchajcie, max. Poza tym niestety nie polecam i na pewno swój odsprzedam dalej. Wiem, że jest niewielkie grono osób, którym się faktycznie on sprawdza, także jestem bardzo ciekawa właśnie jakim osobom, w sensie osobom z jaką cerą się ten podkład sprawdza. Napiszcie koniecznie, jeżeli jesteście jedną z tych osób, a ja swój na pewno puszczę dalej w obieg. Mam nadzieję, że film się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!